Dzień dobry, witam serdecznie ze studia Gazety Olsztyńskiej. Jest z nami pani Marta Bonalska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy. Pani Marta pracuje między innymi jako pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną i co ważne dla naszej rozmowy, pracuje pani zarówno z dziećmi, ich rodzicami jak i nauczycielami. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Tak, zgadza się. Jestem pedagogiem specjalnym, na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy. Ale również jako doradca metodyczny kształcenia specjalnego w ośrodku doskonalenia nauczycieli, który prężnie funkcjonuje już w naszym powiecie dzieckim od czterech lat. I dzięki temu mam możliwość patrzenia na edukację z perspektywy nauczycieli i tych ich potrzeb i trudności, które, które mają w edukacji dzieci i młodzieży. Poza tym y, mam też takie doświadczenie w pracy z dziećmi z młodzieżą na co dzień, od kilkunastu lat jestem czynnym zawodowo nauczycielem i aktualnie też troszkę y, pracuję w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Nidzicy który oprócz tego, że zajmuje się znaczy terapią i edukacją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, to uczą też tam się dzieci ze spektrum autyzmu, z autyzmem, zespołem Aspergera, które są bardzo inteligentne, mają często normę intelektualną i można z nich piękne rzeczy wyciągnąć, ale mają swoje trudności w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego i my w tym im pomagamy, żeby lepiej funkcjonowały i były szczęśliwe. Pani Marta, zacznijmy od tematu, o którym jest ostatnio głośno w przestrzeni publicznej, mianowicie o zmianach w systemie polskiej oświaty. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała zmiany w pracach domowych. Zgodnie z projektem rozporządzenia od kwietnia będzie obowiązywał zakaz zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych i zakaz oceniania prac domowych w klasach 4-8. Te prace domowe mają być dla tych uczniów dla chętnych. Jak pani ocenia ten pomysł? Generalnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i ja bym tutaj była daleka od takich sformułowań jak zakaz, bo on rodzi od razu taką konotację negatywną sprzeciwu, buntu, dyskusji, a my jesteśmy takim narodem, który jak słyszymy, że nam się coś zakazuje, to zaraz się buntujemy i chcemy z tym walczyć. Aczkolwiek jest to bardzo duży potencjał w tym pomyśle. Ja bym też szła tutaj w tym kierunku, żeby to nie była rewolucja, ewolucja i żebyśmy pomyśleli też tak szerzej o tej edukacji, nie tylko o tej pracy domowej, bo to jest tylko maleńkie ziarenko na wielkiej górze do zmiany. Tak naprawdę to myślę, że powinniśmy w ogóle się pochylić nad całym systemem edukacji, nad podstawą programową, która bardzo często jest przeładowana, nad kształceniem nauczycieli, ale też nad ich potrzebami, nie tylko nad takim maleńkim elementem jak praca domowa. Jeśli chodzi o ten pomysł, no to w przypadku dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, faktycznie bardzo często rodzice, którzy przychodzą do mnie do poradni, żalą się, że siedzą wiele godzin w domu po swojej pracy z tymi dziećmi przy stole i uzupełniają ćwiczenia z nimi. Znaczy, nie za nich, ale wiadomo. To jest bardzo trudne, bo nie ma takiej przestrzeni na życie domowe, tylko do bardzo późnych godzin no, no ci rodzice siedzą z dziećmi i, i to robią. Nie ma tej przestrzeni na pasję, na wspólne spędzanie czasu i na odpoczynek. Są takie dzieci, które są bardzo zdolne i odrabiają same pracę domową. Sama jestem mamą i tego doświadczałam w moim życiu prywatnym z moimi dziećmi już teraz nastolatkami, kiedy praktycznie same siadały do tej pracy domowej i odrabiały ją na miarę swoich możliwości, bo zawsze byłam za tym, żeby uczyć samodzielności. I nie byłam tym obciążona. Ale wiem, że jest bardzo dużo dzieci, które nie mają tak, takich dużych zdolności pracy samodzielnej i organizacji czasowej. Tak? Jest coraz więcej dzieci z trudnościami, które wymagają tego, żeby dorosły usiadł, pochylił się, pochylił się nad nimi, coś wyjaśnił, i tego muszą dokonywać rodzice, którzy nie zawsze mają takie kompetencje. Więc myślę, że to będzie duży, duże taki moment wytchnienia dla rodziców, jeśli chodzi o te zmiany. Natomiast też elastycznie i z głową i mądrze, jeśli chodzi o nauczycieli. Bo są takie dzieci, które wymagają powtórzenia pewnych rzeczy, treningu czytania w domu. Yy, uczenia się pewnych rzeczy na pamięć tak żeby gdzieś przetrenować tą umiejętność zapamiętywania uczenia się i teraz yy, wszystko zależy tak naprawdę też od zaangażowania rodziców yy, ja pracując w poradni też zalecam rodzicom żeby na przykład trenowali 10 minut dziennie czytanie z dzieckiem w domu nawet jak nikt tego nie wymaga po prostu usiąść i wspólnie z nim przeczytać jakąś książkę a tego nam brakuje bo jak wiemy że ciągle jesteśmy w biegu jeśli chodzi o uczniów starszych, to uważam, że uczenie w ten sposób uczenie dokonywania wyboru, czy odrobić tą pracę domową, która jest dla hennych czy nie, uczy nas autonomii i odpowiedzialności i samodzielności. I teraz wszystko zależy od tego, w jaki sposób nauczyciele przedstawią tą pracę domową i jak zachęcą uczniów na zajęciach, do tego, żeby poszukali czegoś więcej w domu, zgłębili tą wiedzę, może przygotowali się do jakiegoś projektu i poszukali jakiejś informacji na ten temat. Czyli też tutaj zmiany wymaga mentalność w kontekście rozumienia, czym jest tak naprawdę edukacja. Nie chodzi tutaj bardziej o cel sam w sobie, ale o sens, po co my się tak naprawdę uczymy. Właśnie to, o czym Pani powiedziała, że prace domowe, domowe powinny służyć przede wszystkim utrwalaniu materiału, systematyczności. No i czy rzeczywiście tak jest? Czy tak jest za każdym razem, że, że one właśnie tego, tej systematyczności, tej odpowiedzialności dzieci uczą? No i właśnie tutaj zgłębiłam sobie badania naukowe na ten temat, które były prowadzone tak naprawdę w różnych krajach już od ponad 100 lat. Dotyczące pracy domowej. Jest taka fantastyczna książka, która nosi tytuł Mit Pracy Domowej, w której właśnie bardzo szczegółowo są opisane te badania, i one jasno wskazują, że nie ma dowodów naukowych, które by wskazywały na to, że praca domowa kształtuje jakieś kompetencje w naszych dzieciakach. Tak? Nigdy tak nie było. I chociaż nam się to może pozornie wydawać, że tak jest, to badania naukowe mówią jasno: nie ma dowodów na to, że praca domowa zwiększa nasze umiejętności, zakres wiedzy, nie wiem, lepiej będziemy coś pamiętać, albo jesteśmy bardziej odpowiedzialni, bo można się odpowiedzialności uczyć w zupełnie inny sposób. No właśnie, projekt rozporządzenia jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych. No i z badań przeprowadzonych pod koniec stycznia przez Fundację Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wynika, że 43% badanych pozytywnie wyraziło się o tych zmianach, natomiast negatywnie wypowiedziało się o nich prawie 51 respondentów. No i tutaj co ciekawe, wśród entuzjastów były głównie osoby młode, czyli w przydziale wieku 18-29 lat, natomiast liczba zwolenników malała wraz z wiekiem, czyli powyżej 50. 60, 60 lat, to jednak zdecydowanie respondenci byli już przeciwni tej reformie. I czy to nie jest przypadkiem tak, że no tak sobie myślimy, że skoro za naszych czasów tak było, to uważamy, że no ocenianie praca domowa to jest jedyna słuszna metoda skutecznej nauki. Myślę, że tak dokładnie, tak jak pani powiedziała, pani redaktor, że to jest tak, że jak coś jest nowe i nieznane, to my się tego boimy. I jeżeli sami coś sprawdziliśmy, doświadczyliśmy, to nam się wydaje, że to jest w porządku. A ja sobie myślę, że pozwólmy tym młodym ludziom budować ten świat troszkę też już po swojemu. Oczywiście to musimy im towarzyszyć i dalej przekazywać ich wartości, i pryncypia, i wszystkie ważne rzeczy, które są w takim współżyciu międzyludzkim. I uczenie takich cech, które będą pomagały funkcjonować w przyszłości na bazie tego, co nasi przodkowie już wypracowali, tak? I my jako rodacy w naszym kraju, ale Idziemy ku nowemu. Technologia się rozwija, świat się rozwija, więc dajmy tą przestrzeń do dyskusji i wspólnego kreowania rzeczywistości, tak żeby ci młodzi też mogli wypowiedzieć się na ten temat. Skoro oni mówią, że tego potrzebują, no to dajmy im to, ale oczywiście z zachętą do ciekawej formy nauki na terenie szkoły, ale również nauki w domu poprzez zabawę i doświadczanie z rodzicem. No, właśnie, reforma wzbudza wiele kontrowersji. Pojawiły się głosy, że rezygnacja z prac domowych może doprowadzić do pogorszenia poziomu edukacji w szkołach. Są głosy, że jest wprowadzana za szybko, bez konsultacji z ekspertami. Niektórzy uważają też, że bez jedynek, bez presji, bez strachu uczniowie nie będą się uczyć. Kiedy Pani zdaniem ocenianie jest dobre i czy prace domowe bez oceniania mają w ogóle sens? Uważam, że mają sens. Po pierwsze, nie rodzą rywalizacji, która jest bardzo destrukcyjna w dzisiejszych czasach. Co mówią statystyki, jeśli chodzi o stan psychiczny i zdrowie psychiczne młodych osób? Widzimy to, tak. Taka niezdrowa rywalizacja nie jest czymś dobrym, a ocenianie, no niestety, to wprowadza. Jeżeli mamy oceniać, to, to myślę, że warto by było się tutaj posłużyć ocenianiem kształtującym. To jest bardzo cenny nurt, który, który ja osobiście uważam, że jest ciekawy. Uczy on młode osoby, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o doskonalenie swoich umiejętności i tego, co nam nie do końca wychodzi, czyli taka konstruktywna krytyka, ale także uczy tego, w czym jestem mocny, na co zwrócić uwagę i jakie elementy doskonalić w sobie samym. To już jest, w czym jestem super. Jeśli chodzi o jedynki, to jest taki nurt szkoły budzących się szkół w Polsce. W województwie warmińsko-mazurskich jest już ich pięć czy sześć, a w całym kraju kilkadziesiąt. I tutaj ten nurt jest bardzo ciekawy, ponieważ on właśnie między innymi zakłada naukę bez, bez takich stricte prac domowych, które tutaj chcemy zmienić. I druga rzecz, bez oceniania. Oczywiście ten uczeń dostaje informację zwrotną i jak czegoś nie zaliczy, to jest, że to nie jest jeszcze wystarczające, że warto się jeszcze pouczyć. Natomiast nie jest, nie jest to skala i uważam, że to jest w porządku. Właśnie, bo takie rozwiązania już funkcjonują. Mówi się chociażby o Danii, o Szkole Marzeń w Danii, bo, bo tam jest jakby ten system prac domowych bez oceniania. Też na przykład Finowie, z tego co pamiętam, sami wybierają, jakich przedmiotów mogą się uczyć, czyli kształcą się w interesujących dla siebie kierunkach. I to, co Pani powiedziała, że od oceniania odeszły też bodajże w zeszłym roku szkoły w koło brzegu, No i jak widać, takie rozwiązania już funkcjonują i całkiem chyba dobrze się sprawdzają. Tak, sprawdzają się. Nawet są już gdzieś badania na ten temat robione. Ja też myślę sobie, że jeśli patrzymy na ten model europejski, to faktycznie badania jasno mówią, że ten system norweski jest najbardziej efektywny i, i uczniowie się tam jakby osiągają największe wyniki, tak, jeśli chodzi o różne umiejętności. Tam dzieci są od 8 do godziny 15 w szkole średnio i tak jak Pani powiedziała, uczą się to, co sami wybierają gdzieś na początku, czyli podejmują decyzje. Oczywiście ci uczniowie, którzy muszą nad czymś popracować, czyli taka reedukacja, tak? zajęcia korekcyjne czy wyrównawcze, też odbywają się na terenie szkoły i to zadaniem nauczycieli jest tak zorganizować tą pracę po takich stricte zajęciach edukacyjnych, żeby tym uczniom pomóc z tymi trudnościami, które mają. Czyli tak naprawdę trochę odrabiają prace domowe, ale pod okiem właśnie nauczycieli, którzy mają takie, taką wiedzę, potencjał, umiejętności, a nie pod okiem rodziców w domu, bo dom jest od tego, żeby też odpocząć. My też po pracy, wracając, marzymy o tym, żeby odpocząć, a nie przynosić pracy do domu, chociaż czasami nam się to zdarza. No właśnie, bo w sieci też. Od lat właściwie pojawiają się zdjęcia e, sprawdzianów e, z komentarzami, dopiskami nauczycieli. E, ja pamiętam, na jakiejś stronie internetowej natknąłem się właśnie bodajże na sprawdzian z muzyki, gdzie e, była ocena niedostateczna z dopiskiem e, nauczyciela, co to za bzdury, tam kilka wykrzykników obok. E, i czy w ogóle takie ocenianie może kształt, kształtować, motywować młodego człowieka, czy raczej negatywnie wpływa na jego samoocenę? Zdecydowanie zniechęcać. Ja bym powiedziała, że edukacja to relacja. Jeżeli sobie nie zbudujemy relacji z uczniem i nie będziemy dla niego autorytetem, to na pewno nie będzie się chciał przy nas uczyć. A pisanie tego typu rzeczy czerwonym długopisem, naszym ulubionym, na pewno nie buduje relacji, tylko zniechęca do nauki i w ogóle do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku intelektualnego. Natomiast ja bym tutaj też zaproponowała używanie takiej techniki zielonego ołówka. Czyli wybieramy kolor zielony, a nie czerwony i w tym, co nasi uczniowie napisali, podkreślamy na zielono te elementy, które były dobre, które naszym zdaniem jako nauczycieli, metodyków, były wykonane prawidłowo, zgodnie z jakimiś kryteriami. Prosty przykład dziecka, który się uczy pisać, pisze literkę O i wiadomo, że wychodzi mu to różnie, ale w którymś tym szeregu literek O, które z tych literek wygląda pięknie. Więc warto tą literkę zakreślić w koło, czy podkreślić i napisać komentarz, nie ocenę. Brawo, yy, wspaniale napisałeś tę literę wzorcowo. Yy, niedługo Twoje wszystkie literki będą takie jak ta, jeśli będziesz trenował. Uwierzcie mi, państwo, że motywacja od razu wzrośnie. Wcześniej wspomniała Pani też o roli i obawach rodziców, jeżeli chodzi właśnie o te reformy edukacji. Yy. I wiem, że dotyczą one głównie tego, co dzieci będą robiły jakby w, zamiast odrabiania prac domowych tak, w tym swoim czasie wolnym, czy nie będzie on spędzany przed ekranami laptopów, komputerów, monitorów, tej wirtualnej rzeczywistości. Jaka jest rola rodzica tutaj może jeszcze? Mhm. No właśnie, bo też się spotkam z takimi komentarzami w mediach społecznościowych, że no tak, tak, jak my im zabierzemy teraz pracę domową, to już w ogóle będą tylko siedzieć na tych TikTokach w internetach, nic więcej nie będą robić, tak? I będzie jeszcze większe uzależnienie. No może i będzie, ale kto za to odpowiada, że dziecko ma tyle czasu dostępności do mediów, do komputera i do telefonu? No rodzice, no nie nauczyciele. Ja uważam, że dobrze spożytkowany ten czas po południu na budowanie relacji z, rodziny, z rodzicem i wspólne poznawanie świata, uczenie się różnych rzeczy, naprawdę nie trzeba wiele. Tak jak powiedziała, można usiąść wspólnie na kanapie i przez 15 minut poczytać książkę, każdy swoją, można pograć w grę, a może po prostu przykręcić śrubkę. I też się czegoś pouczyć po męsku, a może po prostu coś ugotować wspólnie i wykorzystać wiedzę w praktyce i sprawdzić, ile coś waży, mierzy i są ułamki, tak? i jest wiele tutaj zastosowań. Także myślę, że jeżeli wszyscy przejmiemy odpowiedzialność za tę edukację, nie tylko nauczyciele albo tylko rodzice. I tylko uczniowie. I wszyscy będziemy grali do jednej bramki. To naprawdę to będzie spójny, wspaniały polski system, nie norweski, nie duński, efektywny. Pani Marto, wspomniała Pani o tej ciekawej metodzie zielonego ołówka, ale jestem ciekawa, czy jak Pani zdaniem jeszcze możemy motywować, wspierać, zachęcać dzieci do nauki? Na pewno takie pokazanie, że to w ich rękach leży jakaś odpowiedzialność za poznawanie świata. Na pewno pokazywanie świata w sposób ciekawy dla nich. Im bardziej coś przeżywają, im bardziej się w coś angażują, im więcej emocji coś wywołuje, tym lepiej zapamiętują. Takie polisensoryczne pokazywanie świata, czyli też takie troszeczkę przeorganizowanie zajęć, które będą wprowadzone w sposób ciekawy, odkrywczy, bardziej zadawanie pytań niż, niż podawanie tej wiedzy. I też badania mówią wprost: jeżeli dziecko wraca do domu, a rodzic mu zadaje pytanie, co było ciekawego na lekcji, a dziecko najczęściej odpowiada co? Nic. Bardzo często się to zdarza. Ale drogi rodzicu, jeżeli twoje dziecko przyjdzie do domu, a tego się spytasz, co było ciekawego w szkole, i wtedy powie: A pani robiła to i to, a był jakiś eksperyment, i będzie opowiadało. To znaczy, że twoje dziecko właśnie. Zapamiętało bardzo dużo z tych zajęć. Tak się psychologicznie też buduje, e, budują pokłady pamięci. Im więcej jesteśmy zaangażowani, im więcej doświadczamy emocjonalnie, tym lepiej zapamiętujemy. Więc dla mnie kluczem do zapamiętywania e, jest też relacja i forma. I takich, szanowni Państwo, pięknych, odkrywczych relacji, Państwu życzymy. Pani Marta, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękujemy.